Business Intelligence to jest zespół działań, które doprowadzają do tego, że przekładamy dane na wiedzę po to, żeby być bardziej efektywnymi, sprytniejszymi, żeby lepiej wykorzystać posiadane informacje, po to, żeby klienci byli bardziej zadowoleni z naszego serwisu. W praktyce musimy zacząć od danych, tak? Czyli zadać sobie pytanie, jakie my mamy informacje i jak możemy je wykorzystać. Jak już przejdziemy przez ten krok, to reszta, to można powiedzieć, jest technologia. Tak? Musimy mieć model, który chcemy wykorzystać. Na przykład takim modelem jest skłonność klienta do zakupu jakiegoś produktu. To jest model, który nam mówi, w którym momencie my powinniśmy skontaktować się z klientem i mu taki produkt zaproponować, tak żeby nasz kontakt nastąpił w momencie, kiedy klient ten produkt potrzebuje, a nie wtedy, kiedy tak naprawdę nie jest tym zainteresowany. Wdrożenie i wykorzystanie analityki w procesach przekłada się na bardzo konkretne rzeczy, albo dla klienta większe zadowolenie, trafniejsze decyzje, albo na redukcję kosztów, bo możemy coś zrobić szybciej, bo możemy coś zrobić taniej. Analityka, big data, business intelligence to są obszary, które w banku rozwijają się najszybciej. To zapotrzebowanie jest w Polsce, jest na całym świecie. Właściwie można powiedzieć, że jest niezaspokojone. Właściwie wszystkie banki starają się zwiększać te zespoły. Właściwie wszystkie banki zatrudniają w tym obszarze. Także jak najbardziej te zespoły, te obszary będą się dynamicznie rozwijały. Bank to jest tak naprawdę firma usługowa. My sprzedajemy klientom produkty, oferujemy im usługi. Business Intelligence to jest metoda na to, żeby te produkty były dla klienta przyjaźniejsze, żeby te usługi były dla niego wygodniejsze. Jaką rolę pełni Business Intelligence? To jest metoda na to, żebyśmy poprawili każde z naszych działań, żeby klienci byli z nas bardziej zadowoleni. W PKO Banku Polskim ze względu na wielkość posiadamy ogromne zasoby danych, staramy się je wykorzystywać w coraz szerszym zakresie i robimy to coraz bardziej efektywnie. Jedną z takich technologii, która znajduje coraz więcej zastosowań, to są metody przetwarzania równoległego. Zamiast przetwarzać nasze zapytania, nasze modele na pojedynczym serwerze, my dzisiaj jesteśmy w stanie rozproszyć to na wiele maszyn, które równolegle pracują nad przygotowaniem odpowiedzi. To jest metoda na to, żeby jeszcze więcej danych, jeszcze szybciej przetworzyć.